Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lekcja biblijna, część druga. Miłość i sąd jako Boży dylemat. Księga Ozeasza. Tekst pamięciowy. Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Ozeasz, 12 rozdział, 7 wiersz. Księga Ozeasza ukazuje miłość Pana do jego błądzącego ludu. Autorzy księg biblijnych opisywali więź miłości między Bogiem a jego ludem, używając przenośni. Przenośnia odwołuje się do czegoś znanego, do jakiegoś elementu rzeczywistości. Przenośnie są wyrażeniami używanymi po to, by wyjaśnić coś, co wykracza poza ich bezpośrednie i dosłowną treść. Dwie najczęściej stosowane biblijne przenośnie odnoszą się do więzi Boga z jego ludem, to więź między mężem i żoną oraz rodzicem i dzieckiem. W ubiegłym tygodniu przyjrzeliśmy się przenośni męża i żony. W tym tygodniu przyjrzymy się kilku innym przenośniom użytym przez Ozeasza, a zwłaszcza metaforze rodzica i dziecka. Ozeasz posłużył się przenośniami z tego samego powodu, z jakiego Jezus nauczał, posługując się przypowieściami, po pierwsze, by wyjaśnić prawdę o Bogu przy pomocy znanych pojęć z życia codziennego, po drugie, by uświadomić ludziom doniosłe duchowe zasady, które można stosować w codziennym życiu. Głupi i nierozumni. Część na niedzielę. Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny. Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii. Gdy tylko chodzą, rozciągam nad nim swoją sieć. Ściągam ich w dół jak ptactwo niebieskie. Łapię ich, gdy słyszę ich stado. Ozeasza, 7 rozdział, 11-12. Przeczytaj te wersety oraz ich kontekst, jakie ostrzeżenie zostało w nich zawarte, jaką zasadę skierowaną do nas można w nich zauważyć. Efraim to imię młodszego syna Józefa, ukochanego dziecka Jakuba. Ponieważ plemię Efraima było największym i najważniejszym plemieniem północnego Królestwa Izraela, imienia tego używano, nazywając całe królestwo, podobnie jak imienia Judy określono Królestwo Południowe. W powyższych wersetach Izrael został przyrównany do głupiego gołębia, który staje się łatwą ofiarą w sieci ptasznika, hodowcy i sprzedawcy ptaków. Kontekst tych słów wskazuje, że poleganie Izraelitów na innych narodach było przejawem buntu przeciwko Bogu. Dlaczego? Ponieważ przymierze z potężną Asyrią czy pysznym Egiptem wymagało od Izraelitów uznania wyższości bogów czczonych przez przywódców tych mocarstw. Udanie się do nich po pomoc było jednoznaczne odwrócenie się od Boga. Izraelici potrzebowali raczej powrócić do Pana, okazać skruchę, być posłusznymi Jego przykazaniom i odrzucić kult fałszywych bogów. Właśnie to, a nie polityczne koligacje z poganami, było ich jedyną nadzieją. Samo położenie geograficzne Palestyny narażało ją na najazdy tych dwóch starożytnych mocarstw. Te potężne imperia toczyły walkę o niezwykle ważny szlak łączący bogate i żyzne delty Nilu i Eufratu. Królestwo Izraela i Judy było wciągane w tę rywalizację i wciągnięte między dwie rywalizujące potęgi. W rozpaczy, nie mając duchowego zaufania do Boga, Izraelici ku swojej zgubie odwoływali się raz do jednego, a raz do drugiego mocarstwa, oczekując wsparcia,
które okazało się sidłem z punktu widzenia bytu i pomyślności narodu. Gdy spotykają nas trudności, rozsądne wydaje się szukanie pomocy u ludzi, a nie u Pana. Oczywiście Bóg może posłużyć się ludźmi w odpowiedzi na nasze modlitwy. Jak możemy się upewnić, że znajdując się w trudnej sytuacji, nie będziemy popełniać błędów podobnych do tych, jakie popełniali starożytni Izraelici? Jak możemy korzystać z pomocy ludzi, nie odwracając się przy tym od Wszechmogącego? Dziękuję.